19 maja wspominamy świętego Ivo Hellory, prezbitera. Ivo Hellory, znany także jako Ivo z Bretanii, urodził się 17 października 1253 roku w Caermartin w Bretanii we Francji w rodzinie Helloriego, lorda Caermartin i Azo du Quenqui. Studiował w Paryżu sztuki wyzwolone, prawo cywilne i teologię, a później w Orleanie prawo kanoniczne. Po powrocie do Bretanii w 1280 roku został diecezjalnym sędzią duchownym w René, a po 4 latach oficjałem sądu biskupiego. Szybko zyskał opinię sprawiedliwego, bezstronnego i nieprzekupnego prawnika. Bogatych traktował na równi z ubogimi, co nie było wówczas powszechne. Znany był jako adwokat biedaków. Często opłacał za nich koszty sądowe i odwiedzał ich w więzieniu. Mając 31 lat, przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce został proboszczem. W 1297 roku powrócił do rodzinnego Caermartin, ponieważ odziedziczył rodzinny majątek. We dworze, w którym się wychowywał, stworzył przytułek dla najuboższych. Kiedy przytułek okazał się za mały, wybudował większe hospicjum. Na pomoc dla biednych przeznaczył także wszystkie swoje dochody z działalności prawniczej. Był człowiekiem modlitwy, na którą przeznaczał noce, bo w ciągu dnia służył potrzebującym. Codziennie sprawował mszę świętą, choć w tamtych czasach kapłani zobowiązani byli zaledwie do jednej Eucharystii w tygodniu. Zmarł 19 maja 1303 roku w rodzinnej Bretanii. Jego relikwie znajdują się w katedrze świętego Tugdual'a w Tregier. Już w 1347 roku papież Klemens VI ogłosił go świętym. Kult jego był żywy i trwa do dziś. Jest patronem Bretanii, prawników, adwokatów, sędziów, notariuszy, a także proboszczów, ubogich, wdów i sierot. Co roku na odpust świętego Iwona z Tregier przybywają prawnicy z całego świata. Podczas uroczystości w procesji niesiony jest relikwiarz z czaszką świętego. Do Polski kult świętego Iwona dotarł jeszcze w XIV wieku. Najbardziej widocznym jego śladem jest pochodząca od imienia świętego nazwa znanego uzdrowiska Iwonicz, niedaleko Krosna na Podkarpaciu. W ikonografii święty ukazywany jest jako sędzia w todze i birecie, czasami jako diakon w dalmatyce. Jego atrybutami są m.in. księga, zwój pergaminu i pióro. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Iwo na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.